Dobrze. Teraz pytanie. Dobra, wchodzimy na zewnątrz. The Aurora suffered orbital power failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Ciekawe. Ciekawe, zawsze się respiłem gdzieś tam. Znaczy, bo ogólnie nasz ten jak się nazywa, to ratunkowe coś tam zawsze jest tak jakby, no, w losowym miejscu jest tam rozrzucone, czy jest gdzieś właśnie w okolicach tego, ale chyba nigdy nie byłem tak za Aurorą. Znaczy byłem gdzieś tam bardziej niż przy tym. Tam jest, to tu jest wyspa, pamiętam. Zaraz wejdziemy do wody i w ogóle jakieś widzimy traki. Nie wiem czy to będzie widać na nagraniu, ale się błyszczało, nie wiem co to było. Zaczekaj. Może mi się wyda... O, tam jest coś. O, tam się coś błyszczy. Ewidentnie. Zobaczcie, tu gdzieś gdzie mam... O, tam. Widzicie? Tak nad moim tym... kursorem. O, widzicie? Widzieliście? No, na pewno widzieliście. A, to się dymi. Teraz wejść do wody. No. Jak już wcześniej mówiło, przestraszyłem się. Niby wiem, że oni nic nie robią, ale... Niby wiem, że te grube świnie nic nie robią, ale... Jakieś ptaki tu latają. Kuki! Rybitwa! Ewa! Nie wiem, rubel. No co, będziemy sobie... Is an essential component of all power equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. New creature discovered. Alien life. They have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Także, bo powiedziałem, że one nam nic nie robią, ale są też takie ogromne stworki, które nam coś robią. A część Aurory zbiorę sobie przed metal. Czy to jest... Parę kultury, które są za dużo, żeby popaść. Te są potrzebne, te są dobre, patrz. Ty, Pepper, chodź tu Pepper. Mam Pepper. New creature discovered. Po angielsku to się nazywało Pepper. Z tego co pamiętam. Będą niektóre mówić rzeczy po angielsku, niektóre po polsku. Chodź tu Pepper! Łypaczu! A śmieszne oko. Kosmos. Fajna duża planeta. Zobaczmy co to jest. A tak tunel fajny. Ho. Ho. O jajko. Z tego co pamiętam, to w tych tunelach są takie rybki, które wybuchają. Słuchajcie, może będzie jakaś. Parki biorę. Dobra, nie ma. Muszę wypłynąć. Bo. To ta, fajnie, wiem. Możemy później na przykład jakieś butle popłynowe, takie rzeczy, lać wielkie statki podwodne. Jeśli pamiętam, coś się zbierało na początek. Mówię, wiem, co jest potrzebne, ale tak tylko mniej więcej. Więc musimy znaleźć taką rybę, która wybucha. Ona robi gniazdo na siarce. Często występuje w takich małych angielskich wozach. Fajne jest to, że jest po polsku też wersja. To jest bardzo fajne, to jest wielkie propsy dla tej gry. Mam się od dłuższego czasu, ale bardzo dawno wynikałem. Przez jakiś czas byłem zafascynowany, ale doszło mi do takiego momentu, że robię się teraz taki często. Jakiś kosmiczny czy coś tam. Jakieś spory z tym walczyłem. Dobra, że tu smażymy... Łypaka. The fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Jedzenie jest zrobione, ale wolę sobie zrobić własne. Halo. Co tu mogę zrobić? A to jest sensowne. Co potrzebuję tu? No, potrzebuję zrobić raz, dwa, trzy. To są trzy rzeczy, które są bardzo potrzebne na start. Nóż. Tarka jest... Bateria. Jak się robią baterie? Bateria. Tu będzie bateria. Dwa grzybki. O, jeszcze sobie zrobię jedną wodę. Bateria jest ta. Na spokojnie. Nie wiem też, jak to się nakrywa teraz. Ale, o, jakaś ścina była. O, robi się noc. Ile ja mam tych łypaczy? Ile ja zapałem tych łypaczy? A. Idziemy sobie, napijemy się, idziemy sobie. Zamknij drzwi to może. Zamknij drzwi. Nie wiem, czy takim dobrym pomysłem będzie teraz iść. To rzeczy, które chcę iść, ale teraz je za chwilę zakończymy odcinek wersji. Ładnie. O nie, Stalker! 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. O! Jest nasze Stalkerów. Znaczy, nie są to złe. O, ha! Ha! Mądrzejszy jestem, czy patrzcie, jaka zła ryba. No, wiedziałem, że w nocy to nie będzie dobry pomysł. Ale czemu? Ona występuje na tamtych biomach. A takich z różnymi bionami. Stalker to ryby, które teoretycznie, którzy mówią, że można je wytresować, dając im ten. Bo one tak jakby zbierają metal. I jak są gdzieś metal, to je łapią w szczęki i odpływają. Ale niestety... No, atakują też ludzi, zjadają ryby, takie rzeczy. New blueprint acquired. Dobra, to jest skaner. The scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Wiem, to jest siarka. Robiłbyś kochanie tam dokładnie wszystkiego. Jakieś nowe rzeczy odblokowane. Miło. Ryby. Jakieś nowe PDA. Możemy je sobie odsłuchać. No. Jak ktoś długo ładuje. The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. 0 human life signs detected. Ogólnie, nie wiem, mogę wam mówić też o tym dzień pierwszy. Mogę wam mówić, co tu się dzieje, takie rzeczy, bo ja wiem już trochę o tej grze, tam tyle są karteczka, albo to się od razu wyleczę, użyję. O, 101 HP, jak ja to zrobiłem, jestem 4. O. Będę musiał to naprawić, ale skanerem nie zrobię nic. Ładnie wygląda, o, ja mam skaner. Panuję siebie. Self scan complete. W normie. Vital signs normal. Mogę też skanować zwierzęta, rośliny, takie rzeczy, żeby się więcej nic dowiedzieć. Dobra. To już będzie chyba na tyle. O, ptaszki. Spadajcie im. O, księżyc. Prawie jak nasz. Prawdziwy. Czekajcie. Aurora wygląda pięknie, chociaż się pali. Ale to nawet się obraca chyba, wokół własności, coś takiego. No chyba tak delikatnie się obraca, jak się przypatrzy. Szybko w ogóle krąży to planeta. Tak wolny ten księżyc, to tak szybko. Nie są gwiazdy. Dobrze. O tym pięknym akcentem zakończymy ten odcinek. Ja bym nic inni, to była gra Subnautica. Jak zawsze pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, łapkowaniu, oczywiście łapki w górę. W prawym górnym rogu jest, jest karta, w której będzie tam link do kanałów Miłka i Kakashiego. No, gorąco polecam te kanały. I nie zapomnijcie ocenić tego odcinka. Ja się z wami żegnam. Na razie.